Szanowni Państwo, kurczę, brak mi słów, po prostu brak mi słów, ale muszę już to z siebie wyrzucić. Czekałem półtora roku, udało się i teraz chcę wszem i wobec to powiedzieć. Zasługujecie Państwo na to. Otóż dzisiaj otrzymałem pismo z Urzędu Miasta oraz umowę dzierżawy budynku przy ulicy Gliwickiej 148A. Oficjalnie mogę powiedzieć, że jest to nasza nowa siedziba. Siedziba, którą będziemy przez minimum 30 lat oglądać, rozbudowywać, przebudowywać, używać, eksploatować. Tak jest. Szanowni Państwo, muszę parę rzeczy przy tej okazji powiedzieć, żebyście Państwo w ogóle wiedzieli, o co kaman, no po prostu. Ten odcinek oraz ta umowa rozpoczyna nowy cykl odcinków i kanału na YouTubku. YouTubek, który będzie nam służył do tego, aby informować Państwa. To będzie taki nasz łącznik, poza oczywiście Państwa obecnością w naszym teatrze. No, mam nadzieję, że Państwo zdajecie sobie sprawę, że Wasza obecność jest fundamentalna w tym wszystkim, ponieważ teatr to są dwie podstawowe komórki. Aktor, widz. I energia, która między nimi przepływa. A przecież między naszą widownią a nami przepływa energia, jakiej nigdzie nie doświadczycie. Ludzie. Drodzy Państwo, otóż już wszystko powolutku tłumaczę. YouTubek będzie teraz informował Państwa, a właściwie my będziemy Państwa informować, czyli ja, Marta i cała nasza załoga, będziemy informować Państwa o tym, co się u nas wydarza. A teraz będzie się wydarzało naprawdę długo. Będziemy mieć kredyt na 30 lat. Ludzie, 30 lat spłacania kredytu. Dobrze, że mam małą córkę, bo jak ja nie dam rady, to przynajmniej ona będzie mogła to zrobić za mnie. Chyba. W każdym razie, drodzy Państwo, reasumując, bez dowcipków, bo to jest poważna sprawa, słuchajcie, to są poważne rzeczy, to jest poważna dyskusja, to jest poważna rzecz, no. Przecież to kredyt. No dobra. Drodzy Państwo, otóż już teraz oficjalnie mamy umowę dzierżawy, możemy rozpocząć proces budowy naszej nowej siedziby. Budynek, w którym obecnie stacjonujemy, dla Państwa informacji, dla Państwa wiedzy, jest to budynek z 1908 roku. Jest to stara niemiecka katolicka szkoła. Niedawno jeszcze to był zespół szkół specjalnych numer 6, a obecnie jest to nasza siedzibka teatru. Także tak, jeżeli chodzi o chronologię. Teraz tak. Budynek jest zabytkiem architektury. Cudowny obiekt, przepiękny z czerwonej cegły, wysokie, strzeliste okna, w ogóle ogromne pomieszczenia, klatka schodowa imponująca, szeroka, wysoka. Coś pięknego. Dzisiaj się tak nie buduje. Dzisiaj patodeweloperka ciaśniutko, malutko, wszystko powciskać, jak najbardziej skompresować. A tu jest rozmach, tu jest przepych. Tutaj widać Boga. Widać tu pieniądz. No właśnie. Drodzy Państwo, będziemy tutaj budynek przystosowywać. Ten stary, istniejący budynek będziemy przystosowywać na nasze cele. Na parterze budynku będzie restauracja na 100 gości, tak? Mam tutaj, żebyście sobie nie myśleli, że jestem gołosłowny, ja mam projekt architektoniczny narysowany. Mamy tutaj taką długą część opisową, co w ogóle I don't give a shit. Mnie bardziej interesuje to, co jest na projektach, bo to już jest takie namacalne, takie, że można to dotknąć, polizać, pomacać i w ogóle, słuchajcie, tu jest widownia. Narysowana jest widownia, tu, w tym miejscu. Jest restauracja, są toalety, jest szatnia, wszystko, nawet parking jest. Rozumiecie? Tu jest wszystko, po prostu przepych i bogactwo. Urodzaj, co sobie ktoś wymyśli, to wszystko tutaj jest. Drodzy Państwo, potem tam wrzucimy do internetku te wszystkie rzeczy, żebyście sobie widzieli. Niemniej jednak ta przebudowa się rozpoczyna. Właśnie dzisiaj się rozpoczyna. Składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Do banku po kredycik i lecimy. Nie ma co. Drodzy Państwo, na parterze restauracja, toalety, szatnia. Na pierwszym i drugim piętrze będą nasze sale edukacyjne, ponieważ obecnie prowadzimy warsztaty aktorskie, a chcemy, żeby to była
niepubliczna szkoła artystyczna. Chcemy kształcić młodzież, dzieci oraz dorosłych bez limitu wieku. Ostatnio się mnie pani zapytała, do którego roku życia. Ja mówię szefowo, nawet do 150, a nawet i 200. Wszyscy, jak leci, kto ma ochotę, niech zajrzy, niech przyjdzie na zajęcia, niech się kształci, niech się rozwija, niech spełnia marzenia, pasje z lat młodzieńczych, przyszłe. Każdy, kto ma ochotę po prostu coś dla siebie tutaj uszczknąć, serdecznie zapraszamy i do tego będą nam służyły sale na pierwszym i drugim piętrze. Instrumenty muzyczne, taniec, wokal, aktorstwo i wiele, wiele innych. Nie wiem, co nam strzeli do głowy, ale teraz po tej decyzji to ja już czuję, że to będzie grubo, nie? Będzie grubo. Na samej górze, na Stryszku, będziemy mieć biura. Tam będziemy opracowywać, my i nasi współkochani pracownicy, będziemy opracowywać przyszłe sezony, repertuary, eventy, wydarzenia, dlatego że mamy całe głowę pomysłów, ale trochę staliśmy w rozkroku. W tym miejscu chciałbym podziękować naszej cudownej widowni. Tak, szanowni państwo, bez wazeliny, po prostu jestem w szoku, bo nie spodziewałem się. Autentycznie się nie spodziewałem, że w tak dużej ilości my na Facebooku, przepraszam za chwalipięctwo, ale my na Facebooku mamy 23 tysiące osób zrzeszonych wokół teatru. Nie Gucci, Srucci, Louis Vuitton, nic podobnego, nawet nie restauracja. Teatr, ludzie, kultura, sztuka najwyższych lotów, a my mamy taką ogromną ekipę wokół siebie. Szacun, naprawdę jesteśmy państwu za to wdzięczni. Przenosiliśmy się już kilkukrotnie. Cały czas szukaliśmy swojego stałego miejsca i to nie dlatego, że one nam nie odpowiadały, tylko po prostu źle wybieraliśmy. W każdym razie państwo za nami podążacie. Z niektórymi, z większością widzów się przyjaźnimy, lubimy, spotykamy, odwiedzamy, bo czasem nas zapraszają do siebie na grilla, ognisko, żeby posprzątać po. Nie, no żartuję. Po prostu zawiązują się sympatie i to jest ekstra. I to, że się przenosiliśmy teraz z Kostuchny na Gliwicką do centrum Katowic, na Załęże, do najbardziej prestiżowej dzielnicy w tym mieście i nie mówię tego, broń Boże, żartem, ja się spodziewałem, że będzie trudno, że zanim znowu państwo nas odwiedzicie, zanim do nas przyjdziecie i spędzicie z nami czas, to zajmie naprawdę dużo czasu i miałem wątpliwości, nie w was wątpiłem, tylko w to, że to jest znowu kolejny trud, przyzwyczaić się, znowu odwiedzić, znaleźć. Nie wiedziałem, że jesteśmy tego warci. Może, że jesteśmy warci, to wiedziałem, ale wiedziałem, że są ważniejsze rzeczy w życiu niż Teatr Żelazny i po prostu miałem obawy, duże obawy, a jeszcze jak widziałem, że widownia się nie wypełnia, to się wystraszyłem. Ale teraz już wiem, że to jest super pomysł, że mamy cudowną widownię i że nie mamy się czego bać. Tylko trzeba po prostu zakasać rękawy i ciężko pracować na to, żeby coś się wydarzało. Żeby widzowie, żebyście chcieli do nas przychodzić, żebyście spędzali z nami czas, trzeba na to po prostu ciężko zapracować i trzeba mieć co zaoferować. Nie ma niestety nic po łebkach i byle jakość nie przejdzie. Zatem, drodzy państwo, za tą obecność i za to trzymanie kciuków, wiarę i doping serdecznie państwu dziękujemy. Teraz tak, w budynku, już powiedziałem, co się mniej więcej będzie działo, do budynku będziemy dobudowywać widownię. Tutaj, gdzie mamy parking, gdzie jest byłe boisko asfaltowe, tu będziemy wznosić nowy budynek. Tam będzie widownia, na poziomie zero będzie widownia oraz scena. Widownię mamy zaplanowaną na 300-350 widzów, dużą scenę z infrastrukturą wokół sceny i to mnie jara w tym wszystkim najbardziej. Muszę wam powiedzieć, że nic mnie tak nie fascynuje, jak cały proces budowania tego, jak będziemy kopać za pośrednictwem kopar, kopać dół, jak będziemy wylewać fundamenty, jak będziemy
murować ściany, jak będziemy wylewać stropy, jak będziemy widownie amfiteatralnie wylewać i układać, jak już będziemy mieć całą tą maszynerię. Wiecie, w teatrze piękna jest cała ta maszyna wokół, zapadnia, obrotowa scena, sznurownia, gdzie to jest sztankiety, czyli te rury, do których są przywiązane kotary, dekoracje, jak to wszystko jedzie, góra w dół. My tu będziemy mieć wieżę na 14 metrów wysoką, żeby ta cała maszyna mogła pracować. To jest dla mnie fascynujące, to wybudowanie tego obiektu od podstaw. I ten kanał, ten YouTubek właśnie ma nam na te potrzeby służyć. Za pośrednictwem kanału na YouTubie chcę Państwu pokazywać, jak to się będzie działo. Oczywiście mam nadzieję, że będziecie do nas regularnie zaglądać i będziecie z nami oglądać repertuar i wtedy podglądać tę całą budowę, no bo po to nam ta prowizoryczna hala jest potrzebna. Niemniej jednak w YouTubku będę mógł pokazać więcej. Będę mógł zajrzeć w takie zakamarki, do których nie będę mógł Państwa wpuścić, no bo BHP, bo bezpieczeństwo i tak dalej. Więc będę Państwu pokazywał ten cały proces, składanie dokumentów, uzgodnienia, architekci, branżyści. Wiecie, pod budynkiem, tym nowym, który będziemy wznosić, tam będzie kondygnacja podziemna, tam będzie czerpnia, wentylatornia, tam będą garderoby, sala prób, tam będzie magazyn podręczny. Chcemy zrobić zapadnie, żeby scena nam zjeżdżała w dół, wyjeżdżała do góry. Chcemy, żeby się obracała. To wszystko trzeba skonstruować. Widownia, scena, potem nad widownią, na dachu chcemy, żeby rosła piękna zielona trawka, żeby były leżaczki, krzesełeczka, stoliki, żeby można było usiąść tam, zjeść, napić się czegoś, oglądać filmy, ponieważ chcemy na ścianie tej wieży, chcemy wyświetlać filmy, chcemy tam grać koncerty, czytać poezję, chcemy, żeby całe miasto z tego dachu słyszało, że u nas się dzieje, że tutaj tętni to miejsce życiem. Mamy jeszcze inne pomysły, ale nie chcę wszystkiego zdradzać, ponieważ jest to bardzo, w mojej opinii, nieskromnie mówiąc, ambitny pomysł i nie wiem, na ile nam się uda go zrealizować. Między budynkiem obecnym a nowo wybudowanym będzie łącznik. On będzie cały oszklony. Tam będzie tak zwane foyer. Będą kanapy, będą stoliki, będzie fortepian, będzie nam pianista pięknie przygrywał, zanim wejdziemy na widownię, zanim zasiądziemy przed spektaklem. Będzie nam po prostu muzyka na żywo umilała chwilę oczekiwania. Oczywiście pijąc kawunię, rozmawiając sobie o tym, jak minął dzień, jak minął tydzień, albo co się za chwilę będzie wydarzało w naszym teatrze. Zatem to wszystko jest w trakcie przygotowań, ponieważ koncepcja architektoniczna jest. Teraz stworzymy projekt architektoniczny, naniesiemy to wszystko i wysyłamy do Urzędu Miasta. Poza tym budynkiem, który wybudujemy, poza tym, który wyremontujemy i zaadaptujemy na cele budowlane, na cele teatru, jeszcze mamy teren. Tu jest 4,5 tysiąca metrów kwadratowych i na ten cały teren mamy swój plan. Nie chcę go zdradzać, nie chcę mówić wszystkiego, na pewno będą parkingi, ale chcemy, żeby wokół było bardzo, ale to bardzo zielono, żeby naprawdę się tu dużo działo i żeby samo miejsce, nie tylko restauracja, nie tylko teatr, ale samo miejsce i całe otoczenie, żeby ono już samo w sobie przyciągało wszystkich Polaków tutaj. Żeby każdy chciał to miejsce zobaczyć i odwiedzić i stanąć własnymi stopami na tym terenie, na tym, jak to się go do po śląsku, placu. Będzie się to działo. Będę chciał to właśnie pokazywać Państwu i zdradzać i odsłaniać po kolei te wszystkie pomysły i szczegóły za pośrednictwem tego kanału na YouTubie. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że ten kanał nie tylko jest dla osób, które fascynuje teatr, które fascynuje budowlanka, ale chciałbym, żeby też chciały oglądać to osoby interesujące się biznesem, interesujące się sztuką, kulturą, rozrywką szeroko pojętą, całą tą naszą branżą sceniczną. Chciałbym pokazać, że to może być biznes, że kultura, sztuka, nawet ta najwyższa, że to może być biznes, że to się może opłacać. W Polsce do teatru z 38 milionów Polaków 5,8% społeczeństwa chodzi do teatru. To jest maluteniuniunio, to jest niecałe 4 miliony społeczeństwa.
malutko. Ja bym chciał spopularyzować teatr. Chciałbym, żeby do teatru chodzili wszyscy. Cały naród. 38 milionów ludzi, żeby chodziło regularnie do teatru. Bo teatr, kochani, jest super. Jest świetny, jest ekstra. Najlepszy. A dlaczego? Dlatego, że jest multidyscyplinarny. Tu jest plastyka, literatura, aktorstwo, plastyka, muzyka, wszystkie dzisiejsze nowinki technologiczne, wizualizacje, mapping, robotyka. Ludzie, nie macie pojęcia, co się dzisiaj dzieje na świecie w teatrach. Te wszystkie widowiska, to wielkie show, ta cała magia, która się wydarza, to jest taki przemysł, to jest przepiękne, ale przy okazji zachwycające i generujące pieniądze, po prostu. Chciałbym, żeby ludzie nie bali się inwestować w sztukę, w kulturę, kupować obrazy, kupować rzeźbę, napawać się tym, co się na tej scenie dzieje, żeby nas poruszały, uwrażliwiały, żeby nas bawiły te wszystkie rzeczy, żebyśmy my, Polacy, mieli gust wyrobiony, żebyśmy byli w stanie opiniować, dlaczego nam się coś podoba, fajnie było, fajnie, no super. Nie, żeby można było powiedzieć o tym coś więcej i żeby to mogło się wydarzyć, trzeba chodzić, porównywać, zaglądać, to tu, to tam. I chciałbym, aby jak największa ilość ludzi ten kanał oglądała. Ludzie, którzy chcieliby w przyszłości może teatr stworzyć, którzy chcieliby otworzyć scenę dużą, z prawdziwego zdarzenia, robić nam konkurencję, nam i innym teatrom, żeby teatrów było jak najwięcej, ponieważ pieniądze zarabiane na spektaklach, na biletach, no umówmy się, teatr to też jest produkt. Ja wiem, że nie wszyscy się zgodzą, ale teatr to jest produkt. Mamy do sprzedania spektakl teatralny, bilety na ten spektakl. I nie tylko, kawę, herbatę, mamy do sprzedania broszury, zdjęcia, różne rzeczy, rekwizyty, stare lalki, kostiumy. Dlaczego wstydzić się tego, że można na tym zarobić po prostu pieniądze, uczciwie zarobić i wydać na inwestycje, na nowe produkcje, na nowoczesność, na innowacje w teatrze. Przecież tego jest tak dużo, to się tak rozwija na świecie. I chciałbym, żeby inwestorzy, przedsiębiorcy też się zainteresowali tą branżą. Ja też jestem przedsiębiorcą, płacę podatki, utrzymuję ludzi, płacę wynagrodzenia, płacę ZUS-y, zlecam do wykonania mnóstwo rzeczy. To jest przedsiębiorstwo. Dlaczego nie mamy tego popularyzować? Ja bym chciał. Chciałbym, żeby mnóstwo ludzi chodziło do teatru i chciałbym, żeby mnóstwo teatrów się otwierało. Komedie, dramaty, kabarety. To wszystko jest tak pojemne. Można robić, co się chce. Dzisiaj można robić. Teatr dla najmłodszych. To piękne lalki. Tu się muszę zatrzymać. Mamy premierkę w kwietniu. Dla najmłodszych właśnie. I to będzie namiastka tego show, o które mi chodzi. Tego teatru, który jest magiczny, który jest zaskakujący. Nie wiemy, skąd się to się pojawiło. Jak oni to zrobili. Jakie to jest fajne. Jakie to jest świetne. Jakie to jest wyjątkowe. Jakie to jest poruszające. Chcę te rzeczy robić i ten spektakl, a zgodził się współpracować z nami człowiek wybitny. Naprawdę. Będą lalki w spektaklu, lalki wyjątkowe, wielkie. Będą to lalki mechaniczne, będą to lalki wykonywane przez największego fachowcę w tym kraju od lalek. Naprawdę ikonę cudownego człowieka poza wszystkim. Po prostu wyjątkową postać, człowieka oddanego, człowieka teatru serdecznego, a przy okazji prawdziwego mistrza. I to, że on się zgodził, żeby z nami współpracować w tym projekcie, to jest dla mnie, do teraz nie wiem, jak to się w ogóle wydarzyło i jak to jest, że gościu chce, ale chce. I chcę go wam przedstawić, chcę wam pokazać, jaką on wykonuje robotę. Jak to się w ogóle dzieje, że powstaje tak piękna lalka, bo lalka lalce nierówna. Można mieć błahą lalkę, brzydką, karykaturalną, rozpadającą się, a można mieć piękną lalkę, która przepięknie pracuje, która jest tak skonstruowana, że wszystko w niej pracuje idealnie. Na tym kanale chcę to pokazywać. Chcę Państwu
prezentować ludzi, którzy tworzą ten teatr, którzy tworzą teatr w Polsce, nasz teatr, projekty z naszym teatrem związane. Chcę to wszystko pokazywać. Więc jeśli jesteście ciekawi, jeśli w jakiś sposób ja was zainteresuję tym tematem, to będzie mi bardzo miło. Wejdźcie na kanał, zasubskrybujcie go, włączcie dzwoneczek, napiszcie jakiś komentarz, bo to wszystko powoduje, że algorytm lepiej pracuje i że kanał się super rozwija, że dociera wszędzie, do każdego Polaka w naszym kraju. A to jest nam potrzebne, żeby popularyzować teatr, bo teatr jest fantastyczny. Każdy teatr. Chodźcie do teatru, nie przychodźcie do nas. Idźcie do innego teatru, ale chodźcie do tych teatrów. Oglądajcie, wzruszajcie się, bawcie się, porównujcie i wyrabiajcie sobie gust. Wychowujmy kulturalne pokolenia. To jest genialne, po prostu to jest genialne. W Wielkiej Brytanii, w całej Wielkiej Brytanii do teatru chodzi 42% społeczeństwa. Pół narodu chodzi do teatru. I mówię to z autopsji. Ja tam mieszkałem. Ja stałem w tych kolejkach przed teatrem. Ostatnio byłem w Palace Theatre w Londynie. Oglądałem Harry'ego Pottera. To była taka kolejka, że zastanawiałem się, czy ja nie powinienem sobie wziąć krzesełka turystycznego. Stałem tam chyba z 2 godziny, a miałem kupiony bilet, żeby nie było, że tak na krzywy ryj. Normalnie miałem bilet, ale musiałem wystać swoje, bo tak dużo ludzi, 4 balkony, 1000 ludzi czekali na spektakl. To jest świetne. Ja chcę, żeby tak było u nas. Nie 5,5% społeczeństwa. Nie. Całe społeczeństwo. 100%. Zrobimy to. Drodzy Państwo, także bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Kibicujcie nam. Trzymajcie kciuki, bo się przydadzą. Trzeba będzie spłacić kredyt. Nieważne. Nie o tym. W każdym razie trzymajcie kciuki za nas. Oglądajcie kanał, bo będziemy wrzucać nowe materiały. Mam nadzieję, że ciekawe. I cóż, spotykajcie sympatycznych ludzi. Dużo się śmiejcie i chodźcie do teatru. Wszystkiego dobrego. Do zaś.